Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, tak to tak. Godzina jest co prawda wczesna. Na zabawę może za wczesna, ale to od nas zależy przecież, jak będziemy to 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach świętować. Ustalicie w puszczy drzewa raz, dwa, kilka lat temu zgodziła się Pani na zajęcie się ochroną środowiska. Ja dostałam fundusz już jako profesjonalną, pełną zaangażowanych ludzi, instytucje z dużymi tradycjami i z najlepszą możliwą marką. Więc jak zaproponowano mi objęcie tego stanowiska, to naprawdę to był zaszczyt. I jednocześnie wyzwanie, czy się sprosta tak wyślubowanym standardom, którzy moi poprzednicy wprowadzili w funduszu. Ja bardzo często przytaczam takie sformułowanie, które uważam, że jest bardzo trafne, a autora niepomnę, że ekologia jest taką religią, która ma bardzo wielu wyznawców, ale mało praktykujących. Ja postrzegam naszą pracę wspólną jako nauczanie praktykowania ekologii, także przy pomocy pieniędzy. W przypadku ekologii u nas w regionie media, za co im szczególnie dziękuję, są katalizatorami współpracy. I to zarówno między tą władzą na różnych szczeblach, jakby jej nie postrzegać, czy to samorządową, czy rządową, i poszczególnymi obywatelami, organizacjami pozarządowymi. Sądzę, że jest to nasz regionalny duży sukces. A następni, którzy odbiorą statuetki, to Zakład Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach. Zapraszamy na scenę panią Longinę Kukierz, prezesa zarządu. Jastrzębie S.A. Statuetkę odbierze Tomasz Gawi, prezes zarządu, dyrektor naczelny spółki. Ale poprawność polityczna obowiązuje. Jak się kobiety całuje, to mężczyzn też. Bardzo proszę. Grupa Tauron S.A. Za liczne inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej. Na scenę prosimy pana Stanisława Tokarskiego, prezesa zarządu, dyrektora generalnego Tauron Wytwarzanie S.A. w imieniu grupy Tauron. Prosimy o pamiątkowe zdjęcie, z wręczającymi oczywiście. Krok do przodu wyróżnieni, obok wręczający członkowie Rady Nadzorczej Funduszu, pan profesor Karol Węglarzy i pan Wojciech Dziękiał. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, ale ja to już wiem, raz trzymam w ręce. Dokładnie mogę sobie obejrzeć, jest dość ciężka statuetka. Na niej wypisano ekopartner, 20 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to, proszę Państwa, zegar. Zegar zatopiony w krysztale. Mam go być. Dobrze, już tutaj. Nie zauważcie. Pani prezes,
ten wręczany dziś beneficjentom zegar to symbol nadziei, czy może zbliżającej się apokalipsy? Ja myślę, że z całą pewnością symbol nadziei. Zegar to upływający czas. Uroczystość, którą dzisiaj świętujemy, 20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to piękna rocznica. Myślę, że fundusz przez te 20 lat pokazał, jak bardzo ważny jest dla środowiska śląskiego, dla śląskich przedsiębiorców i dla mieszkańców Śląska. Firma, którą ja reprezentuję, jest Pomorza. Liczy sobie 18 lat, ale od początku jej istnienia staramy się współpracować z funduszem i korzystać z możliwości, które on daje. Działalność, którą prowadzimy, produkcja energii cieplnej i elektrycznej na bazie węgla, silnie oddziałuje na środowisko. Staramy się więc, żeby prowadzić tą działalność możliwie jak najmniej szkodząc. I umożliwia to właśnie fundusz, ponieważ wykonujemy szereg inwestycji proekologicznych i właśnie tutaj korzystamy chętnie ze środków, jakie możliwości fundusz daje. Panie Prezes, zapytam od razu o jeden z tych sposobów ratowania środowiska, bo jesteście Państwo liderem w wykorzystaniu gazu w kopalniach. Tak, istotnie. Jest to działalność, którą najbardziej się szczycimy. Od kilku lat prowadzimy takie inwestycje. Czyli budujemy elektrociepłownię na bazie metanu. Metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń, a więc towarzyszącemu wydobywaniu węgla. Przyczyniamy się, mam nadzieję, do trzech rzeczy, a mianowicie do poprawy bezpieczeństwa pracy górników, do czyściejszego powietrza, ponieważ metan jest gazem znacznie bardziej szkodliwym dla środowiska niż na przykład dwutlenek węgla. No jednocześnie, utylizując go, zaprzęgamy go do pracy przy produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Czyli bezpieczeństwo, ekologia i oczywiście ekonomia. Co by było, gdyby nie było funduszu? No, z pewnością byłoby nam trudniej. Przy każdym takim zadaniu staramy się o środki i no, szczęśliwie dostajemy tą pomoc. Na pewno nie moglibyśmy tak szybko działać. W tej chwili już mamy wybudowane dwie elektrociepłownie, aktualnie kończymy trzecią elektrociepłownię i mamy w planach kolejne. Pracowalibyśmy wolniej po prostu wtedy. Lat 20 już mamy. Minęło jak strzelił z bicza. Sukcesy zatem poznajmy. Mirek je będzie teraz wyliczał. Czystsze są woda, powietrze, biel koszul wytrzyma dzień cały. Śląsk odmieniony na lepsze. W Ufosiu dorobek nie mamy. By nikomu nie przyszło do głowy, Śląsk zielony znów mazać sadzami. Dla pokoleń, co po nas się zjawią, dbać o niego dziś przyrzeka. Po przysiędze. Dajcie stoczni, wolno siadać. Teraz musicie Państwo... 20 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Proszę bardzo. Rada Nadzorcza i Zarząd ustawiają się. Ustawiają się również fotoreporterzy. Powinniśmy krzyczeć teraz jak harcerze. Jedną zawogą, ale jednym dmuchnięciem. Ale może zdopingujmy Zarząd i Radę Nadzorczą, by udało im się jednym dmuchnięciem zdmuchnąć wszystkie 20 świeczek. 3, 4, 3, wody! No proszę Państwa, profesjonalnie.